to może zacznę od pytania zamiast od razu od wykładu. Jak przemyślenia z tym, nad tym krótkim tekstem? Coś chciałby się podzielić może? Z Rothbarda, z książki, bo może ktoś wcześniej czytał, a nie czytał teraz, wiedząc, że to jest lektura. Z książki pod tytułem... Jak to było przetłumaczone? Tajniki bankowości. Tajniki bankowości, tak? Mystery of Banking. Fragment krótki, kilka stron na temat ilościowej teorii pieniądza, konkretnie tego eksperymentu Huma. Jak wasze przemyślenia na temat tego? Czy ktoś chciałby coś powiedzieć na temat tego, co przeczytał, albo że ma zastrzeżenia co do tego, co przeczytał, albo że się w pełni zgadza? Wtedy będziemy się zastanawiać. Bo tam Rothbard w zasadzie przechodzi od takiego opisu, znaczy przedstawia opis równowagowy i opisuje sytuację, właśnie nawiązując do tego, co Hume pisał. Mówi tak, załóżmy, że budzimy się następnego dnia, prawda? Dzisiaj jest wtorek, budzimy się następnego dnia w piątek i następuje podwojenie podaży pieniądza. I co się stanie? No i tak w tym eksperymencie ten opis mówi, no jak jest dwa razy więcej pieniędzy i wszyscy mają dwa razy więcej pieniędzy, to generalnie po prostu ceny się dwukrotnie podniosą i pieniądz zadziała neutralnie. Stąd w ogóle w teorii ekonomii mamy pojęcie neutralności pieniądza, że pieniądz jest neutralny lub też trochę bardziej miękka wersja, zmiany w pieniądzu są neutralne wtedy, jeśli oddziaływują, czy ten pieniądz oddziaływuje tylko na właśnie wielkości nominalne, czyli na to, że na przykład jak mamy dwa razy więcej pieniędzy w obiegu, to wszystkie ceny są dwukrotnie wyższe i to sprawia, że jak gdyby procesy realne się w ogóle nie zmieniają, tylko zmieniają się wielkości nominalne. I to jest pewna tradycja myślenia, którą rozpoczął Hume, która potem była kontynuowana przez następnych myślicieli i potem rozwijana też w wersji bardziej empirycznej, ale w sumie pokazująca taki jeden charakterystyczny aspekt pieniądza jako dobra, który odróżnia go od wszystkich innych dóbr, który sprawia, że no jest coś w nim specyficznego, że zwiększanie, coś co prowadzi nieraz do konkluzji takich, że właśnie zwiększanie podaży pieniądza nie prowadzi do ogólnego wzrostu dobrobytu, tylko oddziaływuje na zmienne nominalne, bądź jeśli zwiększa dobrobyt, to kosztem innych ludzi. Także to prowadzi do wzrostu bogactwa jednych kosztem drugich. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście tak się dzieje, i pytanie, od którego chciałbym zacząć, czy rzeczywiście nawet wyobrażając sobie taki wzrost podaży pieniądza, czy to jest zjawisko nawet w tym scenariuszu neutralne, takim, że ta wróżka, czy co tam znowu było, ktoś schodzi na ziemię i podwaja podaż pieniądza, czy rzeczywiście zmienią się tylko ceny, albo czy to jest wystarczające, albo co jest wystarczające, żeby tylko zmieniły się ceny. Jakie tam założenia musiałyby być spełnione, żeby coś takiego się stało? Znaczy, musielibyśmy chyba się oderwać od tego bardzo naiwnego opisu, który tam był przedstawiony, jakby rozciągnąć tą historię w czasie i przeanalizować ją, jak ona by rzeczywiście mogła wyglądać. Załóżmy, że byłoby społeczeństwo, które by funkcjonowało w oparciu o to, że wszyscy posiadają tylko i wyłącznie jakieś tam elektroniczne konta, na których trzymamy środki w formie elektronicznej, i wtedy rząd ma taką możliwość, żeby rzeczywiście wszystkim dodrukować, dostarczyć im dodatkowej płynności, podwoić ich te, znaczy nie podwoić, po każdemu dodać, każdemu podwoić jego zawartość portfela tego elektronicznego. No i od tego momentu zaczynają się działalność, znaczy zaczyna się działanie poszczególnych jednostek, i teraz nie można założyć, po pierwsze, że wszyscy faktycznie zrzucą się na konsumpcję, bo niektórzy nie będą świadomi tego procesu inflacji, więc niektórzy sobie myślą, ja sobie teraz poczekam i... Świetnie, za szybko, za dużo rzeczy naraz, ale dobry, bardzo dobry kierunek. To znaczy tak, na początku, bo jakie w zasadzie założenie Rothbard przyjmuje jedno odnośnie przyrostu podaży pieniądza, że... Nie, tego nie przyjmuje, tak naprawdę. Że ona jest jedno
że jest proporcjonalny wszędzie, tak? To jest tak naprawdę jedno jedyne założenie, które też u Hume'a tam jest, czyli jest ta proporcjonalność, prawda? Proporcjonalność przyrostu. No ale potem się pojawia drugie, tutaj zacząłeś mówić, prawda, i to co Michał powiedział, że musieliby wszyscy też o tym wiedzieć, nie? No i śmiało dalej. Chciałem tylko zapisać fragment. No. Tak, no i w tym momencie, oczywiście jeżeli nie wszyscy zaczną wydawać pieniądze w tym samym tempie, nie zmienią swoich jakichś wzorców zachowań, tylko ze względu na to, że nagle im się podwoiło to saldo, które posiadają, a to jest dosyć naiwne założenie, że wszyscy zmienią nagle swoje postępowanie tylko z tego powodu, no to w tym momencie rzeczywiście nastąpi w wydłużonym okresie najpierw moim zdaniem stratę poniosą sprzedawcy, ci na najbliższej linii konsumpcji, bo oni na samym początku nie zdążą dopasować swoich cen do tego wzrostu zasobności portfela konsumentów, tak? I więc konsumenci, ci, którzy będą świadomi, na przykład przyjaciele banku centralnego, świadomi tego wpływu, tego działania na inflacji, będą wiedzieli, że wkrótce te ceny wzrosną, więc oni sobie wykupią możliwie jak najwięcej dóbr. Natomiast dopiero po jakimś czasie nastąpią te efekty Cantillona, czyli ci pierwsi się wzbogacą, będą mogli więcej wydawać i to się pieniądze się rozpływać. Mhm. Może nie, zagubiłem się, nie będzie efektu Cantillona, bo przecież równolegle jest, znaczy równo je rozrzuciliśmy między... Rozrzuciliśmy... Nie, to jest właśnie, to jest pytanie, czy one wystąpią, to wystąpią tutaj, bo... Wystąpią właśnie dlatego, że niektórzy... Że nie wszyscy wydadzą, tak? Bo się zagubiłem sam. I ceny nierównomiernie będą rosły. Mhm. Okej, okay. Czyli tam, gdzie ci, którzy wydadzą w tych branżach, pojawią się jednak efekty Cantillona mimo wszystko? Bo pełna informacja by musiała być jeszcze, tak? Tak naprawdę, że nie ma, jak nie ma proporcjonalnego przyrostu, czyli podwoimy podaż pieniądza w obiegu, ale dostaną to tylko ludzie z rozumem i godnością człowieka, a inni nie, no to w tym momencie dojdzie do ewidentnie jakiejś redystrybucji na rzecz tych, którzy je otrzymają. Ale zróbmy to proporcjonalnie, że wszyscy dostają tyle samo. Podwojona podaż pieniądza wszędzie. To i tak się pojawi problem, o którym mówiłeś, czyli że nie ma pełnej informacji. Czyli dodajemy założenie, pełna informacja. To nie musi być nawet doskonała informacja, tylko ważne, żeby była pełna informacja, żeby po prostu no tak ludzie właśnie rozumieli mniej więcej, jak ten proces zachodzi, żeby się dowiedzieli i zrozumieli, że wszyscy mają dwa razy więcej pieniędzy w obiegu, znaczy wszyscy mają dwa razy więcej pieniędzy w saldzie gotówkowym i ci wiedzą, że wszyscy inni mają i na dodatek wiedzą, że inni wiedzą, że oni wiedzą, że tamci wiedzą, że ci wiedzą, że mają, tak? Czyli że jest ta taka spójność, pełne zintegrowanie oczekiwań, że jak gdyby nie tylko ja wiem, że mam, wiem, że inni mają, ale też wiem, że inni wiedzą, że ja mam i też inni wiedzą, że ja wiem, że oni wiedzą, tak? Tak jakkolwiek by to komicznie trochę brzmiało, bo może brzmieć komicznie, to jak najbardziej w tym jest głęboki sens, tak? Żeby to była taka pełna spójność oczekiwań, czyli musiałaby być jeszcze pełna informacja. Czyli mamy proporcjonalność przyrostu i pełną informację. To zamyka sprawę? Na zdrowie. Nie zamyka sprawę, bo ja mogłem przedwczoraj pożyczyć stówę kolegi i dzisiaj miałem oddać. Mhm. Czyli mamy... Tak? Czyli nie wiem, czy wszyscy nadążyli za przykładem Michała, że... Zmieniamy po prostu, znaczy wpływamy na już wcześniej zawarte umowy, bo zmienia tak się wartość różnych... Chociażby stopy procentowe się... Mamy przeszłe kontrakty. Mamy przeszłe kontrakty, które już są podpisane i mamy wierzytelności, które mamy zapisane gdzieś w księgach, tak? I na przykład jeżeli podpisaliśmy umowę wczoraj jakoś, że pożyczyliśmy pieniądze, albo podpisaliśmy umowę o najem na przykład, albo w ogóle podpisaliśmy umowę o przekazanie jakichś środków, to i tak może to nie wystarczyć do... znaczy, to i tak te założenia... Znaczy, ten fakt, że podpisaliśmy umowę sprawia, że właśnie, no... Następuje jakaś zmiana, dzisiaj jest czwartek, tak? Jutro w piątek mamy dwa razy więcej podaży pieniądza, ale wczoraj podpisaliśmy jakieś kontrakty i umówiliśmy się na zwrot jakiejś określonej kwoty i osoba, która podpisała z nami kontrakt, nie wiedziała, że to nastąpi, tak? Że takie podwojenie podaży pieniądza nastąpi. Czyli nawet jak będzie podwojenie podaży pieniądza proporcjonalne, wszędzie, w każdym miejscu, w takim samym stopniu,
Nawet jeżeli będzie pełna informacja o tym procesie i wszyscy będą sobie z niego zdawać sprawę, to jeszcze to nie zamyka sprawy, jeszcze nie sprawia, że wzrost podaży pieniądza jest neutralny, bo dochodzi jeszcze ten trzeci aspekt, taki, że mamy jakieś zakontraktowane ceny, jakieś przeszłe kontrakty. Mamy na przykład kredyty hipoteczne. Ktoś wziął kredyt hipoteczny na 5 milionów, no aż tak nie szalejmy, na 500 tysięcy wziął kredyt hipoteczny. Też tak nie szalejmy. 200-250 tysięcy wziął ktoś kredyt hipoteczny, zabezpieczył mieszkanie kredytem hipotecznym 200-250 tysięcy. Następnego dnia zarobki są dwa razy większe, koszty. Przepraszam, najmocniej twoja wina. Koszty są. Mam alergię na inflację, to zawsze mi jakoś tak ten. Gdy o niej myślę też nawet, mi to się uaktywnia. Kiedy następuje zwiększenie podaży pieniądza dwukrotnie podnoszą się wszystkie ceny, to osoba, która wzięła kredyt hipoteczny, jak zgłosi się bank i powie, a może byśmy tak ten podnieśli tą hipotekę do 500 000, a skąd, gdzie? Ja tam mam podpisaną umowę, dziękuję, to wasza strata, tak? No, rynek jest nieprzewidywalny, więc no trudno, tutaj faworyzowany będzie wierzyciel, faworyzowany będzie kredytobiorca, a wierzyciel, jeśli nie uwzględnił tego w oczekiwaniach, tego, że to nastąpi, no to on będzie poszkodowany. Czyli tak naprawdę potrzebowaliśmy trzeciego założenia, które ja lubię nazywać cofaniem się informacji w czasie. Cofanie się, dosyć absurdalne założenie. A to nie jest tak sformułowane nawet właśnie zawsze w odniesieniu tych efektów Cantillona, że żeby one nie wystąpiły, to właśnie musiało być, gdzieś widziałem właśnie, że tak to sformułowane, że informacja musiała się cofać w czasie, żeby to... Na pewno może gdzieś było, może się gdzieś pojawiło. W artykule Mateusza może pisać. Bardzo możliwe. Chyba, że tak. Bardzo możliwe. Ale przytoczona informacja nie powinna dotyczyć także sprzedających, no bo jeżeli ludzie mają bardzo więcej pieniędzy w portfelu i idą kupować, to kupują rzeczy, które są po starych cenach. I w tym momencie, no oczywiście sprzedawcy różnie kupują. Czasem już zapłacili za towar i dopiero teraz zarabiają, a czasem biorą towar w kredycie i potem dopiero go spłacają, więc zakładając na przykład część w kredycie i dopiero potem spłaci po tym, jak ktoś wykupi tam partię telewizorów, to przedsiębiorca dostaje pieniądze, które wcześniej założył, że ileś tam jest warty, ileś tam wydał i przewidział jakiś tam wzrost inwestycji, teraz de facto dostaje połowę mniej tego, co przewidział, że zarobi na produkcji. To znaczy założenie jest takie, że znaczy, ten eksperyment polega na tym, że jeśli sobie założymy wystąpienie tego, to sprzedawcy wszyscy z automatu od razu natychmiast. Tak, tak. Bo jak gdyby taka jest idea, ten fragment Rothbarda, który czytałeś i niektórzy pewnie też czytali. Idea tego fragmentu, tego eksperymentu jest taka, co by musiało się stać, żeby właśnie te ceny od razu rzeczywiście się podniosły. Dwa razy więcej pieniędzy w obiegu, ceny dwukrotnie w górę. I Rothbard jak gdyby zajmuje się tylko tym pierwszą sprawą, tą proporcjonalnością, nieproporcjonalnością. A przecież jest jeszcze sprawa oczekiwań, informacji, to co ty teraz powiedziałeś. I jeszcze jest ta sprawa tych przeszłych relacji, jakichś tam zakontraktowanych starych zobowiązań, które też wpływają, określają naszą bieżącą sytuację. To nie jest tak, że przeszłość nie ma znaczenia. Przeszłość ma jak najbardziej znaczenie. I w zasadzie dopiero, gdy poczynimy odpowiednie założenia dotyczące tego, wtedy dopiero osiągniemy, może jeszcze nie, może to jest jeszcze niekompletne, tak? Wtedy mamy dopiero szansę sobie wyobrazić tą taką super neutralność praktyczną, nie? Żebyśmy musieli założyć, że ci ludzie nie zmienią swoich wydatków, że tak samo by nie wydawali, to ona Preferencje? Ale że chcesz też poszły w górę, jakiś zegarek może. No tak, ale dlaczego miałby się? I się pomylić, tak, na przykład. No tak, to... Bo ja rozumiem, pytanie brzmi z tymi trzema założeniami. Co musiałby być, żeby... Pieniądz był neutralny. Pieniądz był neutralny. Tak. Co musiał... A kto twierdzi, że pieniądz jest neutralny? No giełdę twierdził wszyscy. Proszę? No giełdę twierdził. No właśnie... Powiem tak, pieniądz neutralny to jest jakiś konstrukt teoretyczny, który nikt nie powie, że tak naprawdę występuje w praktyce. No ale sugestie na przykład, że w długim okresie jest pieniądz neutralny. Jest, tak? Że ta sekwencja krótkich okresów nieneutralnych, ona w pewnym momencie się wygasza i ten pieniądz długookresowy jest neutralny. Czyli jak tam będziemy drukować pieniądze, mieć hiperinflację przez pierwszy rok, drugi, dziesiąty, pięćdziesiąty, to widocznie... te zmiany właśnie inflacyjne i że dostosowują do nich swoje działanie, w związku z czym to jest
nie ma wpływu. Nie, inaczej. Że chodzi o coś takiego, że każde z tych założeń, jak sobie wyobrazimy ten pieniądz neutralny, żeby był super neutralny pieniądz, czyli także natychmiast ta zmiana następuje i nic się nie dzieje, to musiałyby być minimum te trzy założenia spełnione. Chociaż te trzy założenia można tak naprawdę jeszcze rozwijać i dodatkowe robić, co zresztą robi Arkadiusz Sieren, który jest z nami pisząc swój doktorat, że te założenia można jeszcze uszczegóławiać dodatkowo. Ale jak sobie wyobrazimy, że powiedzmy są spełnione te i jeszcze kilka dodatkowych, drobniejszych założeń, to wtedy pieniądz byłby super neutralny, ale w praktyce to nie jest spełnione, więc pieniądz w jakimś sensie jest nieneutralny, natomiast ten wpływ nieneutralności on wygasa, czyli na przykład, znaczy taka jest sugestia, czyli na przykład jak wydrukujemy pieniądze i sobie je przeznaczymy, czyli nie ma spełnionego pierwszego założenia proporcjonalności, to powoduje tak zwane efekty Cantillona, ci którzy nie wiedzą, tak, efekty Cantillona wynikają z tego, że jest przyrost podaży pieniądza i on jest nierównomierny, nieproporcjonalny. Niektórzy go dostają, niektórzy go nie dostają. Tak jak akcja kredytowa banków się zaczyna, to te pieniądze idą na coś tam, ale nie idą na coś innego. Tak, są ludzie, którzy nie biorą kredytów albo nie otrzymują dodatkowego finansowania i oni jak gdyby, to jest, się dzieje z ich kosztem, tak? Bo te pieniądze otrzymuje ktoś inny, więc może wydawać je po starych cenach i prowadzi to do jakiejś tam redystrybucji. Ale ten pierwszy efekt jest prowadzony teraz, ale po pewnym czasie te pieniądze wchodzą do obiegu. Ktoś je zarabia je, następny je wydaje, ten co wydaje zadaje zarobić komuś innemu i ten sposób przez okres jakiś tam półtorej roku, dwóch lat te pieniądze już wchodzą trwale do obiegu i pierwotny impuls, który pojawił się na początku i spowodował nieneutralność, on wygasa i długookresowo podaż pieniądza dostosowuje, znaczy ceny dostosowują się do nowej podaży pieniądza i ten efekt już nie istnieje, już nie ma wpływu, tak? Taki jest sens zastosowania neutralności pieniądza, że koncepcji neutralności pieniądza, że ona w długim okresie ma się jakoś tam jawić, tak? I to zresztą Hayek w pewnym momencie pisze nawet tak w tych swoich opracowaniach makroekonomicznych. Długookresowo podaż pieniądza decyduje tylko o cenach nominalnych i to jest pewna teza, jaką jestem skłonny zaakceptować na jakimś tam poziomie, tak Hayek pisze, tak? Że coś w tym jest, ale potem pokazuje, że w gruncie rzeczy to, co nas interesuje, to ta burza, tak? Bo używając też metafory Keynesa, pewnie no, jak jest burza, to i tak tam poziomy się wyrównują wody, tak? Ale po drodze jest burza jeszcze, tak? I trochę tak samo tutaj, że jest ta neutralność niby w długim okresie, ale krótkookresowo jest nieneutralność. Tylko, że jak powiadają Austriacy, jak sobie popatrzymy na te sekwencje, to jak poskładamy sekwencje nieneutralne, dwóch lat, porobimy sobie system walutowy jak w Argentynie, gdzie co chwilę się dewaluuje pieniądze, dewaluuje. Czy naprawdę można powiedzieć, że długookresowo to jest neutralne? No nie do końca, bo zdezelowany i zbesztany, zniszczony system pieniężny w ten sposób notorycznymi interwencjami, o których będzie mówił Marcin Zieliński jutro, czy w sobotę, o interwencjonizmie w sektorze bankowym, to on jednak się składa w takie sekwencje, ta długookresowa sekwencja krótkookresowych zadym, jest, wskazuje, że jednak nie jest do końca to neutralne, nie? To nie jest tak, że to jest oparte na założenie, że jest jednorazowy ten impuls zaburzający neutralność i gdyby on występował jako jedyny w swoim rodzaju, a potem nic, to wtedy to neutralne się pojawiło, tak? Jako, tak, wtedy to by miało sens. Z tego, co mi się nazywa tą fajną state of rest, tak? To jest ten proces. Tak, zgoda. Rzeczywiście, jakby wystąpił raz, to wtedy by to zadziałało i to do niektórych, rzeczywiście niektórzy mogliby się tak wybronić. Ale na przykład jak są niektóre teorie, modele wzrostu gospodarczego, to w nich nie ma na przykład w ogóle polityki pieniężnej. Bo uznaje się, że pieniądz jest neutralny długookresowo. To by przyczyło takiej interpretacji, nie? O którą ty sugerujesz. Że nie, my się będziemy skupiać na przyroście ludności, na tam postępie edukacyjnym, takich rzeczach. Polityki pieniężnej tam nie ma. Czyli w zasadzie nie ma znaczenia, czy co roku jest niszczony system walutowy, czy nie, dla wzrostu długookresowego, co oczywiście jest szalonym założeniem, tak? Ale takie modelowania też się zdarzają wzrostu gospodarczego, że tam po prostu nie, my tam modelujemy sobie, wybieramy kilka innych zmiennych, a polityki pieniężnej, inflacji tam w zasadzie nie ma. Znaczy nie, to oczywiście nie do wszystkich się stosuje, bo u niektórych się pojawia tam koncepcja instytucji stabilnych, stabilizujących i tam wtedy to jest wprowadzone tylnymi drzwiami. Taka polityka pieniężna, o której ty mówisz, że to byłoby właśnie raz impuls i potem on wygasa. To jest bardzo wygodne założenie, bo jak przyjmiemy takie założenie, to możemy bardzo łatwo w takim razie wykazać, że kapitalizm jest niestabilny i że samoczynnie dąży do kryzysu, bo jeżeli wytniemy całą politykę monetarną i cały wpływ pieniądza na działania
funkcjonowanie przedsiębiorców i rynków kapitałowych, no to wtedy jedynym musimy szukać powodu w jakichś rzeczywiście rzekomych błędach, no błędy są, ale wtedy musimy stwierdzić, że te błędy nie wynikają z błędnych informacji, tylko musimy stwierdzić, że to ci przedsiębiorcy czy tam kapitaliści po prostu jakoś z jakichś dziwnych pobudek czy powodów niszczą rynek, tak? Także to jest bardzo wygodne założenie. A mnie zastanowiło, czemu w tym przykładzie Rothbard jeszcze nie dodał kreacji. Nie stwierdził, że skoro wszędzie pomnożymy pieniądze, to pomnożymy również w takim razie pieniądze dostępne bankom, więc banki wykreują na tej podstawie tam tą 10-krotność średnio. Więc to nie ma znaczenia w sumie do tego przykładu i tak dalej, ale zastanowiło mnie, że Rothbard tego nie dodał od siebie, bo to u niego pasowało. Żeby na to zwrócić uwagę. No właśnie o tym też między innymi Arek w swojej pracy pisze, o tym, że jak mówimy o podwojeniu podaży pieniądza, to trzeba się zastanowić też, czy ta kompozycja jest podwojona tak samo, tak? Bo może się podwoić podaż pieniądza, ale podwoi się tylko na przykład baza pieniężna tak zwana, czyli tylko banknoty. No to wtedy będzie odpowiedź systemu bankowego i wygenerowanie jeszcze więcej, co spowoduje zdecydowanie nieneutralność, prawda? Albo w drugą stronę, że właśnie mniej banknotów, a bardziej to będzie wygenerowanie pieniądza bankowego, to wtedy ta zmiana kompozycji sprawi, że zmieni się też sytuacja banków, tak? Więc to jest też jak najbardziej rzecz, którą trzeba uwzględnić, tak? Że jest tak, że ta trzeba uszczegółowić to założenie o proporcjonalności, że ono odnosi się też do rodzajów pieniądza konkretnie, czy to jest ten najbardziej płynny banknoty, czy ten w sektorze bankowym. Więc to też jak najbardziej ma znaczenie. Tak w ogóle ja te trzy założenia tak lubię układać, dlatego że one się trochę dobrze odnoszą do różnych szkół ekonomicznych, dlatego że kwestią proporcjonalności, jak z lektury część z Was wie, to jest to, czym się zajmował Rothbard i tak naprawdę szkoła austriacka się zajmuje, tą nieproporcjonalnością przyrostu, efektami Cantillona wynikającymi z tego, że pieniądze nie wchodzą równo do gospodarki. Pełna informacja to jest kwestia tak zwanych niespodzianek pieniężnych, którymi się zajmują monetaryści i nowi klasycy w duchu racjonalnych oczekiwań George'a Lucasa, Roberta Lucasa oczywiście, właśnie niedoskonałość informacyjna. I trzecia rzecz to jest to, którymi się zajmują nowi keynesiści, mianowicie jakąś taką nieelastycznością cenową, brakiem sztywnościami nominalnymi, jakimiś takimi trudnościami z dostosowaniem przeszłych kontraktów, czy koszt, że pojawiają się jakieś koszty wiążące z dostosowaniami kontraktowymi, więc wokół właśnie trzech różnych tarć związanych z polityką pieniężną, czy ogólnie z sytuacją na rynku pieniądza, Te szkoły się skupiają na trochę innych aspektach, tak? I to stąd też jak gdyby te założenia mi się tak dobrze poukładały te trzy, że to pasuje do tej dychotomii keynesiści, monetaryści i Austriacy, że skupiają się na innych aspektach trochę. Trzeba uwzględnić kwestię podatkową. Mhm. To są podatki, przecież, które robią. Tak, tak. Kolejna rzecz, o której też Arek u siebie w pracy pisze, że właśnie progi podatkowe, które na przykład jak się nie zmienią, to się wpadnie w wyższy próg podatkowy, czyli jednak będzie redystrybucja z tym się wiązała. Więc żeby była neutralność, to jeszcze trzeba by założyć, że progi podatkowe się dostosowuje, podnosi dwukrotnie. Tak trzeba by było podatki trochę jak ceny potraktować. Tak, że tak jak ceny wszystkie się adaptują, to też te zobowiązania wynikające z narzutów, tak, na przykład z narzutu podatkowego, tak, tak. Więc to też słuszna uwaga, tak? Kolejna rzecz, jaką trzeba by było dodać, tak? Czyli tutaj moglibyśmy kolejne zrobić bonusowe, nazwijmy to bonus 1, bonus 2, tak? Bonus 1 to byłoby to, co było z tą kompozycją samą. Kompozycja pieniądza, czyli właśnie jaka część jest w gotówce, jaka w sektorze bankowym, a tutaj to by było też progi podatkowe, tak? Kolejna sprawa. Że też trzeba by było to uwzględnić, żeby to w pełni już tak budujemy kompletny model neutralności, to można by było jeszcze dodać, tak? Czy jest niezgodne z tym, co pisze Rothbard, jest to, co widzimy na rynku od kilku lat, czyli amerykański Fed na przykład, te quantitative easing robi, wpuszcza ogromne ilości
de facto pieniądza na rynek i jakoś nie widać jakiejś galopującej inflacji. To samo robi Europejski Bank Centralny. I te pieniądze jakoś się rozpływają, znikają i powodują efektów właśnie inflacyjnych. Mhm. Z czego to może wynikać? Znaczy z tego, że oni wtłaczają głównie rezerwy gotówkowe, więc jeżeli bank na przykład pozyskuje finansowanie z banku centralnego tylko po to, żeby poprawić swoją płynność, czyli tam zwiększa się ta baza monetarna tak zwana, a nie zwiększa się akcja kredytowa, nie zwiększa się generowanie depozytów, albo te depozyty rosną w tempie dużo mniejszym, czyli ta szersza podaż pieniądza rośnie dużo wolniej, no to nic dziwnego, że nie ma jakichś galopujących hiperinflacji czy inflacji. Dlatego, że tak naprawdę o poziomach cen generalnie i takiej inflacji decyduje podaż pieniądza w szerszej definicji, nie w tej wąskiej. Proszę? Nie, no chodzi o coś takiego, że no, jeżeli ponad 90% transakcji na rynku jest realizowanych za pomocą pieniądza bankowego, to co z tego, że bank centralny wtłoczy na przykład więcej rezerw gotówkowych w banki komercyjne, jeżeli to będą tylko rezerwy banka komercyjnych, które poprawiają ich sytuację płynnościową na przykład, sprawiają, że tam nie mają takich problemów, jakby mieli, gdyby tych rezerw nie mieli, tak? Mogą też częściowo inwestować w obligacje potem państwowe, tak? Główny kanał tak naprawdę właśnie tych wtłaczania tych rezerw to jest to, w jakim stopniu one są zmieniane na obligacje. To głównym kanałem inflacyjnym jest właśnie rządowy deficyt, dług publiczny. Że po prostu te nowe pieniądze wygenerowane, one są częściowo zużywane na to, żeby kupić obligacje państwowe. I to jest kanał, którym wchodzi tak naprawdę inflacja. Tak? Ale nie ma tak, że bo klasyczna historia z tym mnożnikiem pieniądza to by była taka, że tak, bank centralny wtłacza duże, ogromne ilości rezerw i potem banki używają te ogromne ilości rezerw do tworzenia depozytów, udzielania kredytów. Kredytów mieszkaniowych, kredytów samochodowych, kredytów biznesowych, kredytów studenckich i rośnie masa depozytowa, bo jest wygenerowane więcej pieniędzy, to wtedy rzeczywiście wystąpiłby efekt mocno inflacyjny, nawet hiperinflacyjny. Natomiast jeżeli jest tylko wygenerowanie samych rezerw, które z jakichś tam przyczyn, bo są różne przyczyny ku temu, z jakichś tam przyczyn banki nie transformują, nie dokonują transformacji tych zwiększonych rezerw na większą działalność depozytową, no to w tym momencie nie ma powodu uważać, że ma wystąpić inflacja czy hiperinflacja. Nie? Jedno, co załamuje to w takim rozumowaniu, to takie najprostsze monetarystyczne rozumowanie, któremu niestety swoją drogą Rothbard wtóruje w tej książce. Bo on trochę takie ma tam monetarystyczne postrzeganie tej bankowości, że wtłaczamy pieniądze, mnożnik, więcej M0, to więcej depozytów, to więcej kredytów i jak gdyby jest taka sytuacja, że taka sugestia, że jak bank centralny więcej wpuszcza od razu rezerw w sektor bankowy, to musi jakoś tam się skończyć większą akcją kredytową i inflacją, a tak wcale być koniecznie nie musi. I wcale nie trzeba tak uważać, jak to jest tam przedstawione. No bo zarazem te pieniądze w sumie nie muszą od razu trafić tak naprawdę od razu, znaczy na wiesz, nie trafiają w ogóle na dobre narzędzia konsumpcyjne. Jest też chyba taka koncepcja, że one trafiają na rynki finansowe i zaczynają rosnąć ceny dóbr kapitałowych, tam wyższych rzędów, czy tam tych wcześniejszych i one się nie odbijają tak od razu na cenach dóbr konsumpcyjnych, albo w ogóle się widzą nie odbijają, w związku z czym my tego nie widzimy i w ogóle nie widzimy nawet do którego one tak do końca sektora trafiają. I tak jak w sumie niektórzy twierdzili, że nie wiedzieli, co się stanie w 2008 roku, tak? A w końcu żeby finansować tą bańkę kredytową na mieszkania, też Fed poluzował swoją politykę monetarną i też wtłaczał pieniądze w rynek, żeby były te pieniądze potrzebne na ten projekt, na ten affordable home. No to prawdopodobnie, znaczy jest też możliwość, że gdzieś te pieniądze poszły w jakieś tam inwestycje i to się kiedyś tam ujawni. Także to jest chyba drugie wyjaśnienie, dlaczego tutaj dokładnie się, znaczy to nie, że się myli koniecznie, tylko po prostu obecnie rynki finansowe są trochę bardziej skomplikowane i zanim to się przełoży, to... Tak, tylko że to jest tylko krótkokresowy argument, którego ja osobiście do końca nie kupuję, dlatego że, no jasne, to najpierw trafia na rynki finansowe, to tam podnosi ceny. Ale co to znaczy, że coś trafia na rynki finansowe? Ta analogia, że coś trafia na rynki finansowe, a nie trafia na rynki finalne, to jest taka, tak jakbyśmy mieli jakieś dwa różne worki z wodą oddzielone od siebie. A co to znaczy, że coś trafia na rynki finansowe? Pieniądze nowe wpływają, ktoś dostaje je do kieszeni, ma je w portfelu, to co robi? Idzie z tym portfelem na rynek finansowy, kupuje akcje.
Jak kupuje akcje, to ktoś akcje sprzedaje. Jak ktoś sprzedaje akcje, to zarabia pieniądze, wkłada je do kieszeni i częściowo je konsumuje. Także te pieniądze bardzo szybko, może jest jakiś taki tymczasowy, kilkumiesięczny, może opóźnienie wiążące się z tym, ale te pieniądze w końcu muszą trafić na rynki konsumpcyjne, chyba że w całości zwiększona podaż pieniądza by się skończyła zwiększonymi oszczędnościami. Tylko wtedy. Gdyby nagle cały nowy wygenerowane pieniądze, wszystkie zostałyby zaoszczędzone, no to wtedy okej, okay, no ale tak pewnie nie jest. Nie wszystkie, ale duża większość, no bo przy obecnej podaży pieniądza na rynku, to powiedzmy nawet jeżeli teraz jest tam, zwiększymy ją, no nie wiem, o bilion dolarów, to znaczy teraz muszę zdecydować, że mówię tam pierwszy czy potem, no dobra, to no, 1000 miliardów, tak, po naszemu, czyli bilion. Bilion, tak. No, czyli bilion. No to nie będzie tak od razu, to nie będzie jakiś straszny skutek przy obecnej tam, ile jest 16 trylionów w tej chwili podaż? Podaży pieniądza? Mhm, amerykańska. Ale która, bazowa? Czy bazowa jest chyba 5? Nie, znaczy mam na myśli już... To ta jest szersza, 16 to jest ten, PKB raczej, tak? Tu Mateusz może będzie wiedział ile, ale to zależy który agregat, nie? Bo bazowy M0 to jest chyba około 4 albo 5. M2 chyba jakieś 7-8. Trochę większe tylko, tak? Dwa razy większe. No 4 biliony gdzieś takie chyba jest. Nie, to jest. 4 trillion, 4 biliony. Aha, to jest bilans Fedu, racja. To jest bilans Fedu, czyli to będzie trochę mniejsze, tak? No nie pamiętam, no ale możemy sprawdzić, jak to jest istotne szybko. Ale... Znaczy, nie wiem, czy to jest jakieś istotne, znaczy jakby moja hipoteza jest taka... No właśnie, niech Amerykanie, to ich problem. Z tego po prostu, co prawda na rynki finansowe jednak, moim zdaniem zdecydowana mniejszość pójdzie w taką konsumpcję typu od razu sobie kupmy jachty i od razu sobie tam zbudujmy nowe wille. Jednak znaczną resztą podejrzewam jednak obracają ciągle. Nawet jeżeli któryś z tych powiedzmy jakichś brokerów odnotuje zyski, to on potem tym obraca dalej. Nie wydaje tego od razu, tak myślę. Więc... No ale część w końcu trafia na to konsumpcyjne, no, tak. Bo to... Ale to mogło tłumaczyć, dlaczego nie ma inflacji, że nie trafia całość tego. I, bo gdyby całość trafiła, no to w myśl tego jak na to patrzy Rothbard, to nastąpiłaby hiperinflacja i byłaby katastrofa. A trafia jakaś tam niewielka część i to też może być jakieś wyjaśnienie, dlaczego tego nie widać. To też jest kwestia CPI i popytu na pieniądze, bo N2 tak rośnie, chyba od kryzysu to roczna stopa wzrostu to 9% nie spada. Więc no, nie wiadomo co CPI mierzy i też co się stało z popytem na pieniądze. Znaczy w ogóle problem też jest z pomiarem podaży pieniądza, nie? Ale no co CPI, indeks ten znaczy no wiadomo co mierzy, tylko czy jest pewnym wskaźnikiem. On też jest no to kiedyś pokazał tą stronę Shadow Government Statistics, gdzie manipulacja tych wskaźnikiem jest i to tak. Wskaźnik z lat 80 w ogóle nie wiecie. A ja już to nie wierzę, to jakieś tak. Tak jak się dowiedziałem jak on to wylicza, to. Wydaje po prostu, tak. On nie robi jakiś alternatywny ten, nie, bo mówimy o takim, jak ktoś z Państwa wie, Shadow Government Statistics, gdzie on pokazuje ten John Williams nie muzyk ze Star Warsów, tylko ekonomista, pokazuje tam przyrosty, że właśnie niby bierze koszyk z lat 80. CPI i że zaczyna w tym samym momencie, a ten oficjalny rządowy nie rośnie specjalnie, a autentyczny rośnie. Jak się dowiedziałem, że on to wylicza, jak on to robi, on po prostu dodaje 30% do tego, który jest oficjalny rządowy. Stałą dodaje, jak on to nazywa. Tak, on i ten sam kształt ma, tylko że jest wyżej, a jak się okazało, on dodaje stałą jakąś. Tak? Bez żadnego nie tak, że robi jakiś research, badał koszyk, coś tam sprawdzał dokładnie. Nie, on stało dodaje. Twierdzi, że rząd oszukuje. No to absurdalne trochę, nie? No. Tak. Zresztą nawet Bureau of Labor Statistics to chyba nawet oficjalny dokument specjalnie, może nie bezpośrednio odwołujący się do Johna Williamsa, ekonomisty. Tak, tłumaczyli taki, i to nawet przekonująco, jak te koszyki konstruują. Także
No nawet jak są jakieś tam, powiedzmy, presje manipulacyjne, to myślę, że one nie są, one są mniejsze niż mogłoby się wydawać, tak? Że są jakieś, ale, ale raczej bym nie robił z tego tak, jak to Williams robi. Czyli główny powód, że po prostu nie idzie akces, który to was nie tezę. Tak, no główny powód, czy to nazwiemy, że to jest skondensowane i nie idzie na inne rynki, czy to po prostu nawet zostaje w sektorze bankowym, na księgach banków i banki po prostu nie używają tego do ekspandowania dalej, tak? To jest kwestia tego, że CPI chyba jest założony podatkami udziału poszczególnych dziób. Tak, strumieniami. Czyli możemy sytuacji, gdzie strumień amerykański jest biedniejszy, niż kupuje steka do kurczaka, gdy rośnie w tym koszyku, jakby waga kurczaka zamiast steka. Tak. Gdy jest tańszy. Tak. Obniżać jakby wartość CPI, ale wszystko właściwie się do metodologii BLS skleja. Tak, tak. Ale też to jest taki ciekawy projekt Digital Crisis Project, bo tam chyba z MIT się robią. I to generalnie jest, że codziennie monitorują w internecie ceny setek tysięcy, czy nawet milionów artykułów i codziennie zmiany wskaźnika pokazują. I on generalnie jakby pokazuje zmiany dużo szybciej niż CPI, ale w ogólnym trendzie się bardzo nie rozjeżdżają. Świetna rzecz, nie wiedziałem. To dawno już ten projekt założony? Krugmana z Androny właśnie. Aha. Muszę sama o Krugmana czytam. Ten... Wyszło szydło z worka. Ale to ciekawe i bardzo różne ceny biorą, tak? To duża średnia, tak? Jakaś tak. Szczególnie znam, ale no tak, mamy możliwości takie, po co nam CPI? Mamy takie możliwości, nie? Technologiczne, że lepiej alternatywne narzędzia zastosować. No, także co jeszcze a propos tej ilościowej teorii pieniądza? To jest też taki dobry punkt wyjścia do zastanawiania się nad właśnie naturą zmian cenowych, tak? Bo kiedy mówimy na przykład o inflacji czy deflacji, to kolejny eksperyment myślowy, coś co kompletnie nie ma racji w rzeczywistości, nigdy coś takiego nie nastąpi, chociaż ja lubię mówić, że trochę coś takiego następuje, kiedy mamy denominację, tak? Jak na przykład rząd zdenominował stare złotówki na nowe, to jak gdyby skreślił 4 zera, czyli 10 tysięcy razy zmniejszył podaż pieniądza. Ale deflacja, o rany. 10 tysięcy razy, tak? Ale nie spowodowało to realnych zmian, bo są konkretne założenia spełnione, tak? Jest proporcjonalne to, czyli każdemu zmniejszył 10 tysięcy razy. Jest pełna informacja, tam były nawet kampanie, żeby wytłumaczyć emerytom, o co chodzi. Jest cofanie informacji się w czasie, to znaczy stare, przeszłe zobowiązania, hipoteki, niehipoteki, podpisane kontrakty, one są rozliczone też na nowej zasadzie, w nowym złotym, który jest 10 tysięcy razy mniej, którego jest 10 tysięcy razy mniej niż starych złotych. No i do tego te pomniejsze założenia, czyli ta kompozycja w bankach identyczna i na przykład progi podatkowe też zostały dostosowane, tak? Więc w pewnym sensie tu była taka neutralna zmiana. Czy ona też była po to, żeby wyrobić realne zmiany, żeby mniej drukować tych zer na tych banknotach, więc coś tam jest jeszcze dodatkowego, ale generalnie z makroekonomicznego punktu widzenia to nie zmieniło cen relatywnych w ogóle, tak? Czyli zadziałało trochę neutralnie. Więc pomijając takie przypadki jak taka reforma walutowa, analizując się tylko na procesach rynkowych i tym jak działa sektor bankowy, to nigdy nie nastąpi w praktyce, czyli nigdy nie będzie takiej neutralności pieniądza, tak? Ale znowu jest to pewne narzędzie aprioryczne, teoretyczne, które nam pozwala zrozumieć pewne zależności pieniężne i na przykład pozwala nam klasyfikować procesy inflacyjne i deflacyjne w zależności od tego, czym są powodowane i jak duże mogą być zmiany w makroekonomicznej i generalnie w strukturze ekonomicznej powodowane tą dynamiką. Tak? Na przykład jak analizujemy deflację, tak? Czy to jest jeden z takich... Jedno z takich trochę tutaj w tym roku na tej szkole mniej mamy o rynku pieniądza, to o tym możemy sobie powiedzieć. Jak na przykład mówimy o deflacji, tak? To deflacja, czy jest szkodliwa, czy nie. No to trzeba zadać pytanie, co jest przyczyną tej deflacji. Deflacja może być powodowana bardzo różnymi czynnikami. Najczęściej jak się straszy deflacją, tak, potwór deflacyjny, to ma się na myśli taką deflację z czasów wielkiego kryzysu, albo prawie deflację, bo ta deflacja średnio wyszła. Zresztą jedna z przyczyn, dla której wielki kryzys długo dłużej trwał, tą deflację, czyli spadek cen, znaczy rozumianą jako spadek cen, bo też ktoś tam zaraz do mnie wyskoczy z pistoletem, że gdzie tam deflacja, to nie spadek cen, to co innego, spadek podaży pieniądza.
jak popatrzymy na deflację jako spadek cen, deflację cenową, to ona w trakcie wielkiego kryzysu była powodowana kryzysem bankowym. To jedno z takich największych wstrząsów, jakie można sobie wyobrazić makroekonomicznych, to jest jak upadają banki. Koniec świata nadchodzi, tak? Tragedia. Ale na przykład deflacja cen, spadek cen może być powodowany czym innym, niekoniecznie upadkiem banków. Może być na przykład powodowany po prostu wzrostem popytu na pieniądz, że ludzie mniej pieniędzy wydają, decydują się więcej trzymać w saldzie gotówkowym i to może być też w jakimś stopniu uciążliwe dla biznesu, ale jest dużo mniej niż na przykład kryzys bankowy, który powoduje kolaps wielu banków. No i wreszcie może być trzecie źródło deflacji. Jakie? Nie, wzrost produktywności, wzrost produkcji szybszy niż wzrost podaży pieniądza. To Selgi do tego w swoim wykładzie o Fedzie. On to fajnie tłumaczył, właśnie wyjaśniał, jak deflacja tam pod koniec XIX wieku całkowicie była zupełnie pozytywna, że był wysoki wzrost gospodarczy i dobre warunki gospodarcze panowały mimo utrzymującej się deflacji. Natomiast on wykazywał, że najgorsze wstrząsy gospodarcze i najbardziej bolesne wszystkie kryzysy miały miejsce od momentu, kiedy zaczął działać Fed i który starał się przez całą swoją historię zwalczać właśnie deflację. I no właśnie wiedział, że jest, no to tak ideologicznie trochę zła i dobra deflacja, no i zła deflacja właśnie jak bank centralny gwałtownie zmienia politykę monetarną i ucina dopływ pieniądza, natomiast dobra jest wtedy jak... Według Selgina. Według Selgina. Tak. Palenie też mogłoby być, ale ja uznaję, że palenie pasuje do spadku podaży pieniądza, nie? Na przykład. Co prawda to i tak mniej uciążliwe niż kryzys bankowy, bo jak ktoś pali, to ma satysfakcję, tak? Więc jest jakaś korzyść, nie? Jak upadają banki, to tam tylko nie. Tak, niektórzy. Czytałem też gdzieś, że w Polsce międzywojennej była duża deflacja, która powodowała wielką tragedię. Ta deflacja była spowodowana ograniczeniem akcji kredytowej właśnie przez bank centralny. W trakcie wielkiego kryzysu pewnie, tak? Bo wcześniej była raczej inflacja. Ale jak rozumiem, druga RP, tak? Drugi RP, tak. No ten wzrost produktywności to jest deflacja, która w ogóle nie jest szkodliwa, tak? Mało tego, nawet się to przewija, jest takie przemówienie Bernankego: deflation making sure it doesn't happen here, czy jakoś tak, upewniając się, że to coś, the thing, to coś, jak z horroru, coś się nie wydarzy tutaj, to tam w pewnym momencie on nawet pisze, że można sobie wyobrazić deflację produktywnościową, ale pisze nie w sensie makroekonomicznym, tylko w sensie mikroekonomicznym, że gdzieś tam ktoś, jakiś sektor technologiczny, komputery ktoś produkuje, telefony komórkowe i one są coraz tańsze i to wcale nie stanowi problemu. Szkoda, że nie robi kroku dalej, bo skoro pisze coś takiego, to, no to potem można by zapytać, a co jak na kilku rynkach naraz to się dzieje? A co jak na wszystkich rynkach naraz to się dzieje, że wszędzie mamy wzrosty produktywności, no to efekt będzie taki, że CPI spada, że ceny ogólnie doświadczają deflacji. Czy to będzie katastrofa? Raczej nie. To będą owoce zwiększonej produkcji. Więc tak naprawdę cichaczem Bernanke tutaj wprowadził rozumowanie misesowskie, tak? Odnoszące się do tego, że ta sfera realna produkcji może prowadzić do wzrostów, do spadków cen. Takiej deflacji cenowej, która nie będzie wcale szkodliwa. Jeszcze mamy 6 minut. A jak jeszcze opóźnienie uwzględnię, to jeszcze więcej. Ja mogę wrzucić dwójkę, a potem trójkę. Jeszcze, Arku, jakieś tam założenia się przydały? Nie, to chyba... Znaczy, no jest założenie, że pieniądz jest pusty, że to nie jest pieniądz towarowy. Aha, nie ma użyteczności niemonetarnej? Tak, to jedno, a drugie, no można jeszcze te różne koszty transakcyjne, czy koszty menu i tak dalej, także ich nie ma. Czyli tutaj było, czyli niemonetarne, że nie może być niemonetarnych korzyści, bo jak wzrośnie dwukrotnie podaż pieniądza, które towarowego na przykład, dwukrotnie wzrośnie podaż złota, to nie tylko raz, że zmienił się niby nominalny w tym scenariuszu sytuacja, ale jeszcze na dodatek, no jest korzyść, dwukrotnie więcej złota, to jak gdyby towar, jest wartość towarowa, użytkowa złota, tak, można więcej zrobić zębów złotych albo w przemyśle wykorzystać, tak. Więc to jest jeszcze jedna rzecz dodatkowa. No i ta czwarta,
Umknęło mi, co to było? Koszty. A, koszty transakcji. Koszty menu, tak. Tak, czyli nie tyle, bo tutaj mamy w tym trzecim założeniu mamy wierzytelności, jak gdyby. Koszty przechowywania. Tak. A tu by były koszty, tak, koszty, że dwa razy więcej pieniędzy trzeba przechowywać, to o tak, że trzeba na przykład zapłacić dwa razy trochę więcej za ochronę, jak ochrona ma. Znaczy wartość jest jak gdyby ta sama, bo wartość realnie ma się utrzymać, ale na przykład więcej trzeba przewieźć, większą ciężarówkę mieć, żeby przewieźć, tak, to rzeczywiście ten aspekt niemonetarny korzystania z pieniędzy, tak, to co niektórzy mówią o tym, że standard złota byłby problemem, bo przecież rosnąca siła nabywcza oznacza, że takie malutkie ilości złota trzeba będzie mieć niedługo atom, a atom jest niepodzielny, żeby kupić paczkę zapałek, tak. Że to jest ten aspekt ilościowy, który ma znaczenie. Nie ma znaczenia dla struktury cen ilość pieniądza, bo jest efekt cenowy prosty. Jak jest mało podaży pieniądza, to po prostu muszą być niskie ceny, tak? Ale jest pewna fizyczna granica korzystania z nich, że trudno je potem w pewnym momencie dzielić jeszcze bardziej. Więc tutaj jest analogiczny aspekt, tak? Że jak rośnie podaż pieniądza, to więcej trzeba przewozić, tak? I opłaty wiążące się z transportem na przykład rosną albo ochroną. Także to są też te dodatkowe elementy, które warto wziąć pod uwagę. Z tą jednorodnością oczekiwań, bo to było wspomniane w pewnym momencie, a nie dopisałeś tego. Jednorodność oczekiwań, to znaczy ja to ukrywam gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje, że jak jest pełna, czy może być pełna informacja, brak jednorodności oczekiwań. Aha, że kolejne sekwencje, tak? Czyli, że co byłaby pełna informacja, a ludzie korzystając z pełnej informacji, przyszłość. Ja tak realistycznie patrzę na to pełną informację, jako pełną informację na temat przeszłości. I tego, co nastąpiło, tak. Nie ma informacji na temat przyszłości. Okej. Okay. Dobra. To dorzucamy piąte. Masz o tym w doktoracie? Coś tam, tak. To może trzeba dorzucić kolejne, tak? Tutaj mamy, czyli jednorodność oczekiwań, czyli interpretacja tego, czyli mimo, że jest, no tak, słusznie, że jest pełna informacja dzisiaj, czyli o tym, co nastąpiło i w tej chwili każdy rozumie to, co nastąpiło i wszyscy rozumieją, że wszyscy inni rozumieją, oczywiście pamiętając o tym wzajemnym postrzeganiu, to wykorzystanie tej wiedzy o tym, co nastąpiło dla przyszłych warunków, tak, musiałoby też się będzie kończyć, zakładając, że mamy dynamiczny proces rynkowy, to można niejednorodnie projektować i byłaby niejednorodnie projektowania przyszłość, bo ktoś by mógł twierdzić, że to jeszcze raz nastąpi za jakiś czas, a ktoś, że wcale nie, to było jednorazowe i się nie powtórzy i to powoduje też jakieś zmiany realne. No słusznie, tak. Czyli ta ekstrapolacji na przeniesienia, tak, tego, co zaszło w przeszłości, że inaczej zinterpretujemy to, co się stało. Inaczej będziemy oczekiwać, innych rzeczy będziemy od przyszłości oczekiwać. Będziemy mieli różnice w poglądach na przyszłość. Być może jeszcze to, że wszyscy ludzie powinni w tym samym czasie to zwiększać swoje wydatki, tak, by ceny zmieniły się. No, a, czyli... Nie jednocześnie, tak, a nie sekwencyjnie. Tak, a. Tylko proporcjonalnie, ale w sumie... Co do miejsca i czasu proporcjonalność, czyli musiałaby być, tak? Czyli to by było miejsce, nie tylko miejsce, ale plus czas jako dodatkowe, tak? Czyli... No tak, bo proporcjonalność zakłada tylko miejsca, proszę? W jednym momencie, tak. Proporcjonalność zakłada tylko proporcjonalność, jak gdybym teoretycznie mówił proporcjonalne, to że miejsca proporcjonalne, to musiałoby być... W tym samym czasie jeszcze, czyli proporcjonalność na przestrzeni czasu i miejsca. To co, myślę, że mimo, że później zaczęliśmy, to możemy chyba skończyć na czas. Jak jeszcze jakieś to możemy w kuluarach porozmawiać, to dziękuję za aktywność, za przyjście.